Na program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Na program zaprasza autoserwis Robert Wierżajtys. Dzień dobry, witam serdecznie Państwa w tak pięknym jesiennym dniu. Od dwóch dni pięknie słońce świeci, ale też mamy i wiatr. I niestety przez ten wiatr z drzew spadają żółte liście. Żółte liście, które pięknie wyglądają na spacerze w parku, ale nam kierowcom skutecznie utrudniają i uprzykrzają życie. I właśnie o tych skutkach spadających liści, jakie negatywne skutki mogą wpłynąć na nasze auto w dzisiejszym odcinku. Zapraszam serdecznie do obejrzenia. I tak, szanowni Państwo, każdy wie, że piękne złote liście pięknie wyglądają w parku podczas spaceru, ale są bardzo niebezpieczne oczywiście na drodze w postaci brei zmieszanej z wodą, takie błotko, z które głównym składnikiem właśnie są opadłe liście z drzew. Ale oczywiście w mieście również liście skutecznie utrudniają nam życie i parkując całą noc podczas wietrznego dnia, ale też niekoniecznie musi mocno wiać, aby liście znalazły się praktycznie w każdym zakamarku naszego auta. Takie zalegające właśnie liście tworzą skuteczną barierę w odprowadzaniu na przykład wody spod szybia, ale też i w docieraniu powietrza do wnętrza naszego auta. Leżące liście na dachu, z pewnością gdy ruszymy od frunął, liście, które zadomowiły się nam w zakamarkach właśnie w podszybiu, ciężko, żeby same wyleciały, niestety trzeba je regularnie usuwać. Dlatego też otwórzmy sobie maskę, auto stało dosłownie godzinę w tym miejscu, wiatr jest, liście, tak jak Państwo pewnie za moimi plecami obserwują, cały czas opadają. Ja otworzę maskę. I zapewne po otwarciu maski zawsze o takiej porze roku znajdą Państwo artefakty w postaci właśnie opadłych liści, które skutecznie mogą utrudniać odpływ wody, zakrywając właśnie kratki odpływowe. Ten element auta o tej porze roku naprawdę do tego warto zaglądać, gdyż liście takie pokruszone często wpadają jeszcze dalej i zatykają właśnie odpływy wody, które zazwyczaj pojazd w tym miejscu posiada. Do tego wilgoć oczywiście, wilgoć wszechobecna, no może akurat nie teraz w słoneczne południe, ale w nocy już temperatura spada, auta się są zaroszone zazwyczaj rano, jak również liście też mają swoją wilgoć. I w dłuższej perspektywie czasu taki liść, który kilka tygodni, kilka miesięcy czasami jest we wnętrzu naszego auta, oczywiście ulega gniciu, a gnicie to wiemy, że jakieś mikroorganizmy plus niechciane zapachy. Co warto szybko i tak naprawdę bezkosztowo skontrolować sobie w aucie, to czy ten po usunięciu tych wszystkich liści z miejsca, gdzie woda nam odpływa, która się gromadzi, spływa z szyby przedniej, po prostu wlać sobie wodę i sprawdzić, czy gdzieś jest ona odprowadzana. W momencie, kiedy pada deszcz, ciężko nam to jest zaobserwować, bo tak naprawdę cały samochód jest mokry, wszędzie kapie. Najlepiej zrobić to w taki właśnie słoneczny dzień jak dzisiaj, gdzie jest sucho, gdzie mamy mieć pewność, że woda, którą tu nalejemy, to jest ta nasza woda, a nie ogólnie zgromadzona w aucie. Także ja przygotowałem sobie dzisiaj troszeczkę zwykłej po prostu wody. To też tutaj troszeczkę poleję sobie, bo wiem, że tutaj ta woda się też zbiera. Też jakieś zaschłe patyczki, które z czasem też mogą doprowadzić do zapchania tych odpływów. Sobie troszeczkę, a może i więcej, poleję i widzę, że
kanały odpływowe są drożne, gdyż woda w znanym mi miejscu wylatuje, gdyż tam właśnie jest poprowadzony taki wężyk i za nadkolem jest wypuszczony i sobie woda w tym akurat miejscu odpływa. Także tutaj się nic nie gromadzi, a muszę Państwu powiedzieć, że miałem swego czasu właśnie zatkany tutaj ten kanał odpływowy. Troszeczkę demontażu było, ale usterka, no niedogodność, że tak powiem, została usunięta. Czym się wiąże to, że mamy zatkany tutaj odpływ? Oczywiście stojąca woda na podszybiu. Zawsze, gdy woda stoi na samochodzie, nigdy, może przez krótki czas oczywiście to na nic nie szkodzi, ale w perspektywie jakiegoś dłuższego czasu może doprowadzić oczywiście do korozji elementów metalowych, typu śrubki. Różnie auta są skonstruowane, jedne mają takie ewidentne odpływy, inne mają gdzieś połączone, gdzie w bliskim kontakcie są mechanizmy wycieraczek, połączenia elektryczne. Stojąca woda zawsze doprowadzi do tego, że mamy jakieś korozje i szybciej zużywające się elementy. Oczywiście tą prostą czynność kontrolną warto przeprowadzić po obydwu stronach, bo zazwyczaj te odpływy są symetryczne po prawej i po lewej stronie. I to też to uczynię i sprawdzam. I sprawdzamy, czy te czyszczenie, które przeprowadzałem bodajże w zeszłym roku, wciąż jest, przyniosło skutek. Szanowni Państwo, jeszcze warto wspomnieć o tym, dlaczego warto mieć tutaj czyste te elementy. Oczywiście poranki w tej chwili, tak jak wspomniałem wcześniej, samochód zaroszony, są inne temperatury, dużo łatwiej nam zaparowują od środka szyby. Jeżeli będziemy utrzymywać w czystości właśnie te elementy, gdzie powietrze dopływa nam do wnętrza auta, szybciej ten proces odparowania szyb nam odbędzie się po prostu. Też liść taki wpadający do środka, do kanałów nawiewowych, w samochodach, w których nie ma filtra kabinowego, on bezpośrednio dostaje się na wentylator. Potrafi w takim niewdzięcznym miejscu się usadowić, że po prostu jest dyskomfort dźwiękowy. Jakieś terkotanie właśnie podczas pracy wentylatora. To wszystko zazwyczaj właśnie wiąże się z tym, że jakiś obcy element dostał się nam jeszcze głębiej niż to producent przewidział. Filtr kabinowy oczywiście warto również wymieniać dość często. Raz, że łatwiej nam się te szyby odparują, dwa, czystszym powietrzem oddychamy i też pozbędziemy się zbędnych zapachów właśnie wynikających ze starości tego filtra, czy też z rzeczy, które na nim po prostu osiadają, a przy takiej pogodzie, przy zmiennych temperaturach również wilgoć do tego swoje dokłada. Także, Szanowni Państwo, na koniec naszego magazynu zadbajmy ten prosty oto sposób, który dzisiaj pokazałem, o tą część samochodu, abyśmy w taką pogodę właśnie bardziej cieszyli się właśnie piękną pogodą, złotymi liśćmi, ale na zewnątrz, w parku, na spacerze, niekoniecznie one muszą być w naszym aucie. Dziękuję serdecznie Państwu za uwagę i do zobaczenia za tydzień.